A więc była Liga Mistrzów i rozgrywki grupowe. Przeciwnikami drużyny warszawskiej byli mistrzowie Norwegii, Rosji i Anglii. 13 września 1995 roku Legia grała swój pierwszy mecz w najbardziej prestiżowym turnieju klubowym piłkarskiego świata. Na stadionie Wojska Polskiego przeciwnikiem Polaków byli Norwegowie, zespół Rosenborg z Trondheim. Do przerwy gra była nijaka, do szatni drużyny schodziły z zerowym dorobkiem. Dopiero po blisko 20 minutach gry drugiej połowy zaczęły się dziać rzeczy ciekawe. Najpierw za faul Jóźwiaka sędzia podyktował rzut karny i po celnym strzale Jana Iwara Jakobsena Norwegowie objęli prowadzenie. I wtedy Legia się wreszcie obudziła. Niemal natychmiast Leszek Pisz dalekim strzałem zaskoczył norweskiego bramkarza. Było 1-1. Po 5 minutach padła najdziwniejsza bramka rozgrywek Ligi Mistrzów. Silny strzał Stańka i jak to zrobił norweski bramkarz, można się długo zastanawiać, ale fakt pozostaje faktem, że w tym momencie legioniści prowadzili 2-1. Przypomnijmy sobie, to były te czasy, w których, gdy Legia miała wykonywać rzut wolny na przedpolu przeciwnika, na trybunach tysiące widzów jednym głosem krzyczało Leszek Pisz, Leszek Pisz. I Leszek Pisz strzelał wspaniałe wolne, po których najczęściej bramkarze przeciwnych drużyn wyjmowali piłki z siatki. Tak było i na tym meczu. Była 73. minuta i Leszek Pisz, ulubieniec publiczności, zdobył z wolnego trzecią bramkę. Legia wygrała swój debiut w Lidze Mistrzów.